Dobrze, widzowie, zaczynamy dzień trzeci na EU10. Poczekaliśmy sobie, aż tutaj wyprawka jeszcze siądzie kolejna. Mamy już po, no powiedzmy po 104% skarbiec trener. Co mogę powiedzieć? Jaki jest plan na dzisiaj? Na pewno zarządca areny. To takie minimum, jakie byśmy chcieli wbić, czyli 105 level. Ale może uda nam się więcej, zobaczymy. Tutaj dziękuję z góry Marcinowu za zdonatowanie 400 na pakiecik grzybków. Więc 3600 jeszcze dodatkowo do tego, co miałem dzisiaj wydać, zostało dodane. I zanim tutaj przejdziemy do kolejnych rzeczy, to chcę wam pokazać, jak wyglądała topka po drugim dniu na tym EU10. Bo już nie nagraliśmy wczoraj podsumowania. Jakoś tak się nie czułem na siłach. Nie wiem czemu. No, w każdym razie. W każdym razie tak się prezentowała topka równo o północy. Mamy tutaj 225 level Turora, więc jak w drugi dzień, to jest to naprawdę świetny wynik. Mamy 220 level Andiego. No i mamy Wojownika w ogóle. Zwróćcie uwagę, że mamy Wojownika, który jako trzeci na EU10 wbił 200 level. Pojebane. Jak dla mnie pojebane. No ale jest to jakiś, no, giga mocny zawodnik, na to wychodzi. Wojem wbić jeszcze w drugi dzień 200 level. To jest, no, coś naprawdę godnego podziwu. Do tej pory chyba Wojownikiem, jak już to w trzeci wbijali, też było to, no, mieli straszny problem, nie? Żeby nawet w trzeci dzień wbić ten 200 level. Chuj grzybów jest na to potrzebny i tak dalej. Więc no. No i tak się prezentowała topka generalnie. Jeżeli chodzi o ilość fierc, jakie były na serwerze, to po drugim dniu 9159 osób miało odblokowaną twierdzę. Więc też sporo. I co ja powiedziałem? 9159, tak powiedziałem? No, to dobrze. No i jeżeli chodzi o pupilki, to po drugim dniu już 95 osób miało pupile. Więc też naprawdę dużo. Także widać, że jest dużo takich graczy, którzy może nie cisną nie wiadomo jak po ten 200 level w 2-3 dni, ale no, powolutku odblokowują różne tam rzeczy. Jaki jest twój rekord 2-3 dni? 210 level na zwiadowcy na EU5. To jest mój rekord po 3 dniach serwera. Dobra, no, więc tak się prezentował ten serwer po pierwszych 2 dniach. Co my teraz chcemy robić? Wbiliśmy ten level 80+. Czy my tu mamy w ogóle kluczyk? O, proszę bardzo. Mamy od razu kluczyk. Czyli dobrze, że mnie wczoraj namówiliście do tego, żeby jeszcze ubić tą rosiczkę i wbić ten 80 level plus. Tak, w ogóle jeżeli chodzi o teraz, czyli na, powiedzmy, 6,5 godziny przed końcem trzeciego dnia, no to tak to wygląda. Turor 226. Tu mamy sporo 200. Oj kurwa, ile tu jest leveli 200 plus już. Jezus Maria. Mirama też poodbił 220, ma ten, który miał najwyższy level pierwszego dnia. No, większość łowców demonów, nie ma co się dziwić. Jest jakiś Berek 217, 220 Berek. Ten Woj 219 ma. Jungle Boy w ogóle, widz, pozdrawiam, 213 też ładnie pocisnął. No, powiem wam, że chuj tych leveli 200 się tutaj zrobiło. I dużo 150+. Nieźle, nieźle. Dobrze, jeżeli chodzi o podziemia, to w ogóle 2 osoby mają już podziemia. Trzeci dzień serwera. Jak to zrobili? Chuj wie. Nie wiem w ogóle, jeszcze ludzie nie dają surek z ataków. Dopiero zaczną dawać pewnie w najbliższych godzinach. A oni już to mają. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. To jest dla mnie ciekawostka. No, więc 2 osoby już mają podziemia. Pierwszy był Typiszendi, drugi był Turor. No a resztę to już sobie sprawdzimy pod koniec dnia, jak tam wyglądają twierdze, pupile i tak dalej. Elevator, no Elevator w sumie daje dużo surek, to prawda. Ale no nie wiem. Dobra, na początek może trochę jeszcze klasera pociśniemy. Powiedzmy, że polecimy na jakieś 350. Czy my tu będziemy dawać radę z tymi ludźmi? Chyba tak. No dobrze by było troszeczkę jeszcze klaserka pocisnąć. Potem sobie bierzemy kluczyk do kolejnego lochu i klikamy po prostu kolejny loszek. Elevator to taki dość mocny boost na start. Przebieranko, nic innego. Benek, ale ja nie pytam, jak oni wbili 200 level w 3 dni, tylko jak oni wbili podziemie w trzeci dzień, gdzie jeszcze ludzie nie dają surek. Ale faktycznie, no pewnie dużo skipowania jakiejś twierdzy i po prostu ciśnięcie Elevatora. No i te surki może się uzbierały, no ale dla mnie to jest pojebane.
No niedużo idzie tego klasera, dobra. Opluwamy. Opluwamy na razie, bierzemy kluczyk. Cyk, cyk. Już wszystkie lochy miałem zamknięte, teraz mamy odblokowany. I lecimy. 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, dostaliśmy jakąś broń. Ten jeszcze padnie, tak mi się wydaje przynajmniej. 8-9 i mamy żywiołaka ognia. Czy on nam jeszcze padnie? No w teorii powinien, to możemy wywalić. Tu brońka plus 18, już będziemy powoli do kibelka zostawiać te rzeczy. W ogóle też zaraz będziemy mieli kowala, ale my chyba będziemy chcieli pokopać jeszcze trochę gemów, żeby mieć aktualne zamiast wyciągać. Dobra, może zamiast klikać na paję, to po prostu sprawdzimy procenty. Czy ja ten 90 level na pewno dobiję. 1,20 na niego mamy. To nie za dużo. W ogóle jak my z pupilkami stoimy? Ej, bez kitu, my jeszcze pupile mieliśmy połapać dzisiaj. To jest dnia. Ale mi szkodawki na te pupile, tak szczerze. Dzisiaj jest ogień. Jezu, ten ma 7 już, dobra, to zmarnujemy. Ten ma 4, kurwa. Ten ma 5, no nie, no ale gówno my w tych pupilach robimy. O, tego ubijemy. Dobra, cyk. Tu ubijemy, cyk. I ten ma 6. No niestety, tragedia. Pierwszy i drugi dzień pupili, mimo że w drugiego dnia odblokowaliśmy, to tragedia z pupilami na tym koncie, ale to przez to, że takie gówno dostaliśmy. Po co teraz bijesz? Ja nie wiem, czy ja w ogóle zrobię awkę, żeby złapać te pupile, które mi są potrzebne. W sensie, no zębika złapę na pewno, ale dzinki raczej nie złapę, tego też nie. Raczej już będzie po 18, jak ja będę awkę robił dalej. Także wiesz, no bez różnicy tak na dobrą sprawę. Dobra, może jakieś przebieranko delikatne. Chociaż przebierać się teraz, pół levela przed kowalem. Hello Lima. To nie wiem, czy jest sens, czy może tego żywiaka nie docisnąć po prostu. Ale dobra, zobaczymy. Jakiś chociaż z jeden itemek lepszy, żeby... Zdjąłem ruka z ekranu. Zebraliśmy tylko dychę niestety. Nawet moja świeca nie przekonała. Dodatkowa. Sadek. O! Właśnie czegoś takiego szukałem. I od razu mamy gemik na siłę dzisiaj. Dobra, pięknie. No. I teraz można klikać tego żywiołaka. Siemanku Jungle Boy, witam. Tak, Red Bull, Smokey jest jak najbardziej okej. Dobrze, mamy kowala, pięknie. Teraz tak, wszystkie te lochy będziemy musieli obejrzeć. W sensie nie musieli, ale chcieli. To sobie po prostu... W sumie to możemy rozmontować może? To sobie założymy, ulepszymy razy 20. Właśnie po to jest broń z pierwszego levela, żeby zrobić osiągnięcie. O, dokładnie, bezkres możliwości, cyk. I to już możemy wywalić. Ten się zamienić i wywalić, dobra. Oglądamy waleczki. Ja bym wystartował, jakbym miał hajs, ale 3 razy mnie zaufana oficerka ojebała na topowe gildie, więc no ciężki wybór. Jak cię mogła ojebać na topowe gildie, ale że co, że w Shakesie? Nie odbieraj kalendarza czasem? Kurwa, chorpięty trolu. Tu już odebrałem, bo mogłem. Kurwa, tu ile hitów w ogóle. Dobra, i piekielny cyklop jeszcze. Jak teraz wyglądamy z kluczem? W sensie... Teraz jest chyba na 9-5, jak dobrze pamiętam. Dobra, gicior. Okej, teraz mamy woja. Następny loch, 9-5 podczas zadania. Jakbyśmy szybko dobili ten 9-5, to jeszcze by można pupile spróbować połapać. 9% mamy na niego, okej.
No halo, proszę. O, dobra, dzięki. Kurwa, no. Lecimy, lecimy, bo nie ma czasu. Cyk, 9-2. Tego też raczej zrobimy. Cyk. No i mamy ducha wulkanu. Duch wulkanu ogólnie jest przejebany. 002 mamy na ducha wulkanu. Kurwica, no dwóch leveli zawki dobijać bez sensu. Siemanko Guinevra. No to chyba przebieranko znowu. Teraz przebieranko będzie o wiele prostsze. Z racji tego, że mamy kowala. Wszystko na 3 staty. Ale my też potrzebujemy pancerza dużo, więc takie itemki musimy odpulać niestety. O, tu zajebiste ręce. To będziemy zostać, bo i tak będę musiał gemy wymieniać. Ten tylko zostawimy, bo on jest w miarę świeży. O, czapka zajebista, dobra. Wszystko wymieniamy. Brońkę też by się przydało wymienić tak TBH. Mimo, że dopiero co wymieniliśmy, to jednak no. Dokładnie, Digni, żeby podbić swoją pozycję w rankingu, to pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że jeszcze masz osiągnięcie, żeby najechać 100 twierdz. I ja to osiągnięcie już zrobiłem wczoraj na początku streamka. Paseczek też bierzemy. Dobra, czyli jeszcze buty i brońka. Cianko Rafitos, witam. O, buciki mamy, pięknie. Czyli jeszcze brońki potrzebujemy jak. No niby górny mniejszy, ale plus 8. Jak na to, że dopiero co broń wymieniliśmy, zajebiście. Ten, chociaż nie, tego nie odzyskujemy na razie. Dobra, gabinet magii teraz. Robimy takie kompleksowe przebieranie, że tak powiem. Tu możemy gema na HP wsadzić. To na razie zostawiamy. I zobaczymy, jakie będziemy mieli procenty. Siła prawie papieżowa. S. Wszystko się zgadza już. Pierścionek zajebisty. Dobra, tu już możemy zacząć rozmontowywać. I co? Jeszcze trinkecik na 3 staty. Na razie mam 213 level. Niby 220 bym dał radę wbić z tego, co widzę po lochach. Ale nie chcę mi się tak grzybów tracić bez sensu. Rozumiem, rozumiem. No ciekawy jestem, no w sumie... O, zajebiście. W sumie jeszcze jest trochę czasu do tego 4 marca. Bo naprawdę ludzie mogą polecieć po jakieś rekordy 300 leveli, nie? Dobra, i teraz gemiki. Mamy jednego slota, więc będzie to troszeczkę problematyczne. Ale no co zrobić? Ile mi w ogóle gemy już dają? 143. Ja tu mam jednego gema, 138. No to powiedzmy, że on może zostać. O, święty Graal. Zajebiście. Co się stanie 4 marca? Będzie zakończenie tego konkursu na awatary na EU10. Jakie są wymagania na awatara? Każdy gracz każdej klasy postaci z najwyższym levelem do 4 marca wygrywa awatar. Chyba dobrze powiedziałem. Dobra, mamy HP. Ile ja miałem gemów na HP? 2 chyba, nie? A reszta na siłkę, jak dobrze pamiętam. Nie ma co. Dobra. Tego podmienimy, jak już poleciał. Bardem jest najłatwiej wygrać. No w sumie. W sumie coś w tym jest. Ja bym powiedział, że na przykład wojownikiem by było najłatwiej wygrać, nie? Bo na ostatnich serwerach tych wojowników jak na lekarstwo, ale... Ale no patrząc na to, co odpierdala ten ziomek na tym boju,
No to już wydaje mi się, że już wiemy, kto wygra awatar z wojownika. Ale tak, no najlepiej wygrać jakąś taką, w sensie najłatwiej wziąć udział w tym konkursie jakąś taką klasą najmniej popularną, nie? Ale no, na każdej klasie się znajdzie jakiś wariat, co będzie napierdalał jak szalony. Zwłaszcza jak jeszcze awatary wchodzą w grę. Ja pierdolę, my te gemy na siłę to będziemy kopać do jutra, kurwa. Jeszcze z tym jednym slotem. Wiecie co? To ja mogę oddać do kotła. To mogę zrobić tak, to mogę zrobić tak i dobra. O, jest na siłkę, dzięki. O, dwa na siłkę, no way. Cyk i cyk. I cyk. Ale ładne przebieranko zrobiliśmy, w sensie, no mamy wszystko idealne niemalże. Chłop na woju ma 7 leveli więcej niż ja, no właśnie. Ale tam, pamiętam, że chyba Melendez wbił w pierwsze 3 dni wojownikiem 200 level, 200 plus. No i on chyba w te pierwsze 3 dni wydał 70 koła grzybów na to, żeby wbić wojownikiem właśnie ten 200 plus. Natomiast, no też Melendez to tam za bardzo gierki nie ogarniał. Melendez fuj grzybów wydawał na każdą postać i jakby dzięki temu miał przewagę, on fuj grzybów kupował i tak dalej. Ale no gierki za bardzo nie ogarniał, więc to też nie jest jakiś dobry wyznacznik. Ale no myślę, że no sporo w każdym razie trzeba na takiego woja. Sianko Netrox. Dobra, jeszcze jeden gemik na siłę. Czy mamy dobry rozkład stat? Wydaje mi się, że spoko. Wydaje mi się, że całkiem spok. Dobra, jest siłka, pięknie. Cyk, cyk. Tu niech się coś kopie, nic nam się w ogóle nie buduje. Możemy kamieniom zacząć budować. Musimy pamiętać o tym eko, bo już dzisiaj tu powoli będziemy surki mogli ogarniać. Teraz tak, sprawdzamy procenty znowu. 2,5% na niego, okej. Klikamy. Siemano Izier, witam. No dużo nam dało przebieranko. No ja nie wiem, jak oni to zrobili, Jungle Boy. To właśnie o tym mówiłem na początku streama. W sensie na początku ogrywania EU10. Niepojęte to jest dla mnie, jak można, zanim w ogóle ludziom... O, i 9-5. Zanim w ogóle ludziom zaczną lecieć surki, w sensie z ludzi zaczną lecieć surki, jak im już zejdzie ochronka i tak dalej, jak można wbić pod ziemię, zanim to się wydarzy. Pojebane. Dobra, pięknie. Mamy jakiś trinket plus 3, zostawiamy go na razie. Kochanie, zapiszesz mi jakie lokacje jeszcze z dnia? Ja ci będę dyktował. Ja się może jeszcze przeloguję w ogóle. Żeby na pewno kluczyk poleciał kolejny. Pustynia przesłoneczna, magma caron, trakt trendowatych. Magma caron. Cyk. Dobrze, zawsze to siłka. Magma caron możemy już wyjebać. U gororków propolis, dobra, stąd nic nie było. Propolis, Nigdylandia, pustynia przesłoneczna. Też nic nie mieliśmy. Wezmę to. Mroczne bory, dziewiczy kanion. Nic nie było. Po górze cienistej skały, pustynia przesłoneczna, kraina oskór. Też nic nie było, kurwa no. Pierdolę. Nigdylandia była chyba? A ja zmisowałem Nigdylandię? Kurwa, to ja już nie myślę też. Nigdylandia była i to razy dwa. A to chuj. Step strapionych jest, gnuśnogród, propolis. Step strapionych, dobra. Siemanko Chaosz, witam. Gnuśnogród, zmurszały las. Step strapionych możemy już usunąć. Wszystko fajnie, tylko nam kurwa klucz nie leci. A to w sumie po to robimy. Dobra, powiedzmy, że to weźmiemy.
Erogenie mamy. Cyk. I to jest dzyńka. Dobra. Moczary Mary, Maerwyn, Teges. No tu mamy fragmenty lustra, ale no Teges jest najbardziej opłacalne. O dobra, jest kluczyk. Nigdylandia, no jest Nigdylandia, no ale my musimy wziąć klucz, no nie ma opcji. Dobra. Na razie starczy, nie wiem czy złapiemy dalej, jak nie to jutro trudno. Cyk. I lecimy. Pyk. 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 No proszę, padnij jeszcze, co jest? Dobra, setny level, mamy to. I mamy portal do piekieł. Setny level, no way! Dobra, potem to obejrzymy. Tego jeszcze chyba machniemy też. Cyk, mamy jakąś klatówę. Pokaż mi ją. Plus 11 i pancerza dużo na plus, bierzemy. Klejnoty na razie podmieniamy te, co już mamy. To możemy sprzedać. I teraz mamy Magusia. Sprawdźmy procenty na tego Magusia. Kurwa, żeby na berku mag to był blok, to ja nie wiem. Za moich czasów inaczej to działało. Sadek. Wystarczy nie budować kwater, bo one nic nie dają, tylko raszować twierdzę i eko, żeby mieć szybko 10 plus elevator. Możliwe, możliwe. 0,60 mamy na tego maga. No dobra, no teraz się musimy chyba znowu przebrać troszkę. Tu trochę pancerza na minus, ale plus 15. Mamy też bardzo dużo golda. Bo szukam na 3 staty już. Teraz jak już mamy, wiesz, kowala to... O kurwa, no nie no, tą broń to biorę. Dobra, wrzucimy trochę golda w staty. Wezmę na 630. Tu weźmiemy do może 530. To już zaczyna się robić drogie. Bez kit. Letniaczek. Tak, tak, no. Ale to nie jest żaden remix? Nie wiem. To po prostu jest zwykła nuta? Tak. Powiem ci tak, Xansiu. Drugiego takiego idioty to naprawdę ze świecą szukać. Z całym szacunkiem oczywiście. Dobra, powiedzmy, że tak. Sprawdźmy. Kurwa, 10%. Cyk. Mamy kolejnego maga, zobaczmy. Na tego Magusia 0,28, dobra. Chwila przerwy. Zarządca się pojawił. Siedzisko przyspieszamy z bomby. Tu sprzedajemy. Dobrze, obejrzyjmy te walki w takim razie. Ducha wulkanu oglądaliśmy. Pooglądamy sobie w ramach przerwy chwilowej. No musimy na pewno trochę itemków znowu powymieniać. 10 nie dasz rady, bo to maszyna do zabijania? Zobaczymy. Zobaczymy. Na 110. Więc muszę ubić te dwa lochy, które mi zostały. Jakbym się przebrał znowu tak jak na tego ducha wulkanu, tak kompletnie, że wiesz, wszystkie nowe itemki, wszystkie na 3 staty, to może i by się udało. Na razie wymienimy może gabinet magii. Na tego Magusia obecnego. Ja tu będę na bieżąco wymieniał, no. Taki w ogóle zajebisty art tego maga. Nie zwróciłem uwagi.
ale na kurwia. Dobra. Tak przelecieliśmy ten loch, okej. Teraz szukamy. Zobaczcie, ile nam itemków brakuje w ogóle. Widzowie, od jutra na streamkach rozdaję VIP-a za znalezienie itemów do klasera. Także zapraszam serdecznie, żeby być. Bierzmy grala. No i co? Ale ludzi mi potrzeba. Sianko, mini Romek. Dwa VIP-y będę mieć. Zoba, pato, zwiat na EU10, jaki kocur. A kto to jest? O, to jakiś creator? To chyba jakiś nowy, nie znam. Bez kitu, jeszcze awatara nie dostał, ale... Ale no pewnie z czasem w ramach owocnej współpracy jakiś tam awatarek wpadnie, nie? Ja nie wiem, czy na maszynę do zabijania to by nie będziemy musieli znowu gemów zmienić. Tak mi się coś wydaje, dobra. A maszyna to blog jest, no ja wiem, chociaż w sumie ja nie wiem, czy my na wydawką nie dobijemy tego 110, tak TBH. To ja nie wiem, czy jest sens w ogóle na tą maszynę jakoś giga mocno się przebierać. Zmarnujemy awkę, oczywiście, że tak, ale... Ale może to nie być wcale takie głupie. A, nie mam golda. Kurwa, jakie to jest drogie. Dobra, sprawdźmy procenty. 0,50. No za dużo nam to przebranie nie dało. Dobra, zrobimy może jeszcze trochę awki po te pupile głównie. Nigdylandia dwa razy, Erogenia chyba raz. Bo już raz złapaliśmy. I Wyspa Trupiego Łba. Mamy Erogenię. Cyk. Dobra, jest ponik. No, jeszcze tu jakieś środowiska ubijemy. To zawsze jakiś expik wpadnie. Dobra, czyli Erogenii już wcale nie potrzebujemy. Czyli Nigdylandia dwa razy. I Wyspa Trupiego Łba, dokładnie. Jest wyspa, pięknie, dodatkowa siłka. Oka itemy, co z itemami? Dobra, jeden paseczek zużyliśmy. Okej, zostaje nam Nigdylandia. Jest Nigdylandia pierwsza. A, i zębika już możemy nocą. Kurde, jakby w sumie tego siorba karmić zamiast zębika? Chociaż nie, nie ma sensu. Mamy 107, 4 minuty do nocy, wiem, no. A w ogóle z nocy jakie my mamy pupile? Tylko tego. Puszcza Zarośląska, okej. Jest Nigdylandia. Dobra, zajebiście. Pupilki połapane. I teraz nam potrzebna jest Puszcza Zarośląska w razie czego. Ale to już zaraz. Dobra, mamy golda. To sobie podmienimy. Tak, na Rysia Kateo, dokładnie. O proszę. No ale tu plus 12 i górny nie jakiś wybitny, to chyba odpuszczę. Lecimy dalej. Creatorzy nie biorą w ogóle udziału w tym konkursie. Wiesz? Także nawet jeśli by się tak zdarzyło, to oni nie... No są pomijani po prostu. Hmm.
No na 3 staty to nas bardzo nie interesuje. A jak Turo już ma, to go pominą? Raczej nie pominą. Może wygra drugi. Wydaje mi się, że wiesz. Nie ma takiej zasady, że jak już masz awatar, to nie możesz dostać. Jako zwykły gracz oczywiście. Kurwa, no coś mało tych epików nam leci. O kurwa. Ja miałem stare rękawiczki, w sumie buty też mam stare, dobra. Dropy za 2 minuty? No zobaczymy, Sasza, zobaczymy. Jak nie będzie o 18, to raczej dzisiaj nie ma dropów. Coś się ewidentnie spierdoliło. O! Kurwa, no ten górny taki chujowy. No ale w sumie plus 6. No ale nie, no my na Magusia musimy mieć duży rozrzut. Ale na 3 statki... No nie, nie chcę, nie chcę. O, buciki akurat... Kurwa, no a to są za samego golda. Ja pierdolę. Dobra, poczekamy na 18, żeby zębika złapać. A, w zasadzie to my możemy przecież jeszcze Elevator dzisiaj kliknąć. Totalnie mi to wyleciało z głowy, bez kitu. Zobaczcie ile goldzika. Co, że jest konkurs na awatar, czy się przesłyszałem? Tak, Szymon, jest konkurs na awatar na EU10. Okej, okay. Nie wiem, czy się opłacało te buty za samego golda, ale trudno. Dobra, sprawdźmy teraz procenty po tych wymiankach. 1,20. Dobra, no jeszcze może coś wymienimy. No i... Nie wiem, co ci mogę podpowiedzieć. No grasz tak naprawdę nekromantą praktycznie jak każdą inną klasą postaci. Jak masz jakieś konkretne pytania, to wtedy... Wtedy zadaj. 1,20 to już dużo? I tak, i nie. No dobrze by było jakąś brońkę dostać, kurwa. Na przykład taką. Dzięki. Prośby zostały wysłuchane, dobra. Dobrze, klikamy. Mamy jeszcze 50 koła, ale to nam za wiele nie da w statystyki, więc nie ma co. On nam da, myślę, jakiś 109 level. Coś koło tego. Nie ma dropów, nie ma 1000 ludu. Kurwa, 2 koła nie ma. No padnij, proszę. Padaj, obca świnio. Ja pierdolę, Arix, jak ty coś powiesz. Daj tego golda w staty. Nie, na pewno nie New Roach. No mogę dać w sumie trochę w te staty. Tu damy wintę. Niech będzie. Kurwa, ile bliskich prób na początku. Jak wydaliśmy tego golda. Ja pierdolę. Może warto wydać tego golda jednak od razu? Dobra, widzowie. Maszyna jest na pewno not possible, albo jakieś 005. 004, byłem blisko. Czyli teraz tak. Nie może KTO, zmienili to. Nie może się Berek na maga już odpalać.
Okej, okay, czyli teraz potrzebujemy 110 level i mamy ze zbrojowni kluczyk. Teraz tak, tu jeszcze ze środowiska dostaniemy expa. Dokładnie. Tu możemy tego nakarmić, tu już nie nakarmimy. Tu możemy dzyńkę nakarmić, też dostaniemy ze środowiska expa. Tyk. No i tu możemy złapać zębika, Puszcza Zarośląska. Goblina odbierz, goblina odbiorę na końcu. Puszcza Zarośląska nam jest potrzebna, już jest po 18, lecimy. W sumie to nie wiem, czy trochę klasera niedobrze by było zrobić. Może to zrobimy, wiecie? O kurwa. No jak ja z nim przegrałem, kurwa. Dobra, plus 20 wskoczyło, 63%. Ile chciałeś pić? Nie wiem, nie miałem jakiegoś celu konkretnego. Ile ma Lukas? Lukas ma... Kurwa! Lukas mając tyle leveli ma tylko 1,5% więcej. Dobra, to już mi się nie chce. Puszcza Zarośląska. Będziemy w kolejnych dniach szukać już takich pojedynczych itemów. O co chodzi z tymi subami Prime? Drunonk, no przecież masz ikonkę Prime'ika przy niku. Klikasz subskrybuj, zaznaczasz subskrybuj przy pomocy Prime i wtedy masz za darmo subskrypcję na Twitchu. Ktoś ma chujowy gust muzyczny? No kurwa, intrus. No nie moje klimaty, nie ukrywam. Nie moje klimaty. No dajcie tą puszczę, kurwa, bo ja zaraz level wbija tego pupila, nie. Pierdolę. Jest tu puszcza? Nie ma. Dobra, trudno. 110 dobity. Na luzaczku. Dostałem jakieś jedzonka, ale już mi się dzisiaj nie przydadzą. Chociaż tu mogę. Kurwa, zobaczcie, jakbym znalazł tego pupila, to bym dzisiaj zrobił jeszcze osiągnięcie, żeby nakarmić wszystkie pupile po 3 razy, nie? No ale dobra, trudno, nieważne na razie. Tu już możemy zacząć klikać powolutku. Teraz tak, tu sobie porobimy jeszcze ataczki za pamięci. I szukamy kluczyka w zbrojowni. O, już ktoś zaczyna surki dawać, pięknie. W zbrojowni. O kurwa. Ale nie chcemy tego, bo słaby górny. Czy jeszcze przeloguję? Tak, no, bo tu jest podczas zadania albo w zbrojowni. Bo raz, że górny słaby, a dwa, że my zaraz wbijemy dużo leveli, więc nie ma co. Trzymaj się mały, miłego wieczorku. No dajcie ten kluczyk, kurwa. Tyle epików nam poleciało, a klucza nie ma. O, dziękuję. Dobra. Słucham? No już mi jedna osoba dała, także już powoli zaczynają dawać. Ja na ten klucz 200 grzyba wyjebałem, a daj spokój. Dobra, no my tu lecimy z bomby tak naprawdę. Ja nie wiem, czy my tego locha nie zamkniemy po prostu, tak o. Sianko Pawolos i trzymaj się Ahajka, miłego wieczorku. A, nie mamy miejsca, okej. Klatę mamy jakąś, ale ona no nie jest za dobra, zostawimy ją póki co. Ciekawe w ogóle, czy nam jeszcze klucz do kibla poleci. Ale to we will see. Ten nam raczej padnie. Dokładnie, 117. Mamy Banshee, First Try. Cyk.
O, kurwa, z jakim koksem się bijemy. Ja pierdolę. O, i gramy magiem w ogóle. Ciekawe. Będę dawał itemki do kibla, będę katancia. Klasę postaci? Tak. Nie mogę? Nie. To jest zbugowane chyba od dłuższego czasu. No padnij, halo! Dzięki. Dobra. No i zobaczcie, wbiliśmy 10 leveli z bomby. Te buciki też nie są jakieś super. Mamy w kurwę golda, mamy w kurwę wszystkiego. I teraz się przebieramy i Banshee nam pada. Tak o. Taki był właśnie plan, żeby tak zrobić. No bo to tak działa, że masz na tym się, no na tym się blokujesz, tego robisz całego i że tam masz bossa, swoje lustrzane odbicie, to tego bossa też łatwo robisz i dzięki czemu możesz, wiesz, teraz się przebrać, masz mocniejsze itemki i tego rozjebiesz szybko, nie? Obejrzeliśmy już tego? Nie wiem, najwyżej drugi raz obejrzymy. Jaką strefę? Strefa światła, no to jest to, co my teraz walczymy przecież. Mroku, strefę? Ja już nawet nie pamiętam, jak to się robi. W sensie, jak to się odblokowywuje. Ale to, to jeszcze na pewno nie dzisiaj. Jak głowa? Dobrze, zielazek. Czemu wy się pytacie co chwilę, czy mam kaca, czy mnie głowa boli, czy coś? Ja się wczoraj bardzo dobrze czułem. No ale wczoraj to mnie głowa bolała już przed piciem w ogóle. Właśnie myślałem, że mi picie pomoże. Widzowie, głowa mnie wczoraj bolała w sumie cały stream, zanim w ogóle zacząłem pić. Jak piłem, to też mnie bolała, ale potem wieczorem już mnie nie bolała, bo Karolincia mnie wyleczyła. Prawda? Jak się logować do SF Toolsa? Podajesz ogólne dane, podajesz dane do ogólnego konta Shakes and Fidget i potem sobie wybierasz, którą postać chcesz zeskanować. I siemanko, zielazek w ogóle. Dobra. Dobrze, widzowie, co dalej? Jak strefę mroku odblokować? Masz tutaj, kochanie. Musisz odblokować wieżę i mieć 140 poziom. Okej, widzowie, mamy dużo golda, zamknęliśmy loszek. A w ogóle jakie mamy teraz procenty na maszynę do zabijania? Bez żadnego przebierania. 0,20, dobra. Przebieranka. Kurwa, no tyle w ogóle. Musisz napisać na support za wadiaka. Jakie nam teraz gemy będą lecieć? 150, dobra, czyli 10 lepsze, okej. To my już możemy znowu gemiki powymieniać w takim razie. To będziemy wymieniać od razu na bieżąco, jak tylko nam coś nowego poleci. No nie ma innego wyjścia. Ale powiem ci szczerze, że tak jak ludzie kupowali bezpośrednio przez grę grzyby kiedyś, to często mówili, że są jakieś właśnie problemy z tym, że nie dochodzą czy coś. A właśnie dużo osób poleca ten sklep internetowy, bo mówi, że tam nigdy nie miało problemu. Także no masz w chuj dużego pecha, bo no mówię, z tego co ludzie mówią, to się rzadko zdarza, żeby tam coś nie doszło. No tu nam niby pancerza zabierało, ale chuj. Dobra, mamy na siłkę. Kurde, ja nie będę wiedział, co ja już wymieniłem, a co nie. Będę musiał sprawdzać. No ale trudno. Okej, klatówę wymieniamy. HP. HP to możemy już w sumie włożyć. To się podmieni po prostu. Co?
Z locha, no. Z lustrzanego odbicia swojego. O, brońka. Kurwa, już nam broń daje 26 średnich. Ale mały, mały górny rozrzut. Opluwamy. Lecimy dalej. Co my jeszcze musimy wymienić? Buty, rękawice i brońkę tutaj. No dobra, trudno. Powinna być jakaś opcja, że jak nam lecą gemy na szczęście albo nie na naszą klasę, to żeby był jakiś autocel czy coś. Najłatwiej by było. Dobra, miejmy nadzieję, że rękawice nam dadzą dużo pancerza na plus. Co z pachołkami wtedy? Kurwa, ale pachołki to w moment dostają czarne gemy, a potem legendarne, więc... Ja pierdolę, no 32 średnie na plus, ale ten górny jest tragiczny. O! 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 Cuda! Gimme that! O, i od razu gemik? Dobra, czyli jeszcze rękawiczki. Kurwa mać, mówisz masz. Tylko znowu pancerz na minus, no ale chuj. Dobra. Gem na HP, to możemy podmienić znowu ten. Tu mamy 154, to znowu podmienimy, no bo co zrobić innego. Jedna stata zawsze na plus. Wytłumaczysz na szybko o co z tym rozrzutem, że kiedy się opłaca podmieniać? Znaczy generalnie im wyższy rozrzut, tym lepiej na lochy, więc... No wiadomo, brońka ci musi dawać średnie na plus, ale też pamiętać, żeby rozrzut to nie był jakiś, nie wiem, przedział od 600 do 610, tylko jakiś większy, nie? Kurwa no. Dobra, jest siłka, pięknie. Git i teraz gabinet magii. O, proszę bardzo. Pierścionek. Pierścionka, jeszcze musimy poszukać gema na siłę. A resztę sobie po prostu podmienimy gemiki kowalem. I będzie ideolo. Do PvP na arenie co lepsze? Mniejszy rozrzut lepszy do PvP na arenie. Ale taki już mniejszy rozrzut to na jakimś levelu takim w chuj wysokim, jakoś 550+. Dopiero wtedy bym się zastanawiał nad czymś takim. No bo wtedy już nie oszukujmy się, mało się lochów robi, nie? Cianko Jezusek! Jezusek, czemu masz nowe konto na Twitchu? Wytłumacz mi. Co się wydarzyło, wariacie? Dobra, to też bierzemy, tylko tu sobie podmienimy. Pyk. I jeszcze nam jest potrzebny wisior w takim układzie. Bo zajebałem ścianę N-wordów na pewnym streamie. Ja to. Rozumiem. Zdarza się. Nie wytrzymałeś, Jezusek, mówisz. To już było silniejsze od ciebie. Trudno. Zdarza się najlepszym, wariacie. Czy pokażesz topkę? Zaraz mogę pokazać. Kurwa, wisior, no ale nie taki. Pierścień też nie taki. Pierdolę, ile nam leci tych rzeczy na... O, dobra. Cyk, okej, okay. Jak wygląda topka?
Proszę bardzo. No niewiele się zmienia w sumie chyba. Turor ciągle top 1 level by far. Andy chyba top 2. No mamy jeszcze ile? 5,5 godziny. Dokładnie, Alski, to jest gitara. Taki rozrzucik. Dobrze. W sali jesteśmy przebrani. No teraz ta maszynka powinna paść tak o. Maszyna do zabijania 4,5% prawie. To jest to, o czym mówiłem. Dopiero teraz mnie. Co? A, że co? Lecimy. A, w sumie jeszcze mam dużo golda do wydania. Bez kitu. Mogłem to zrobić wcześniej. Powiedzmy, że na razie tak. Tu możemy do 450. Sianko Lukas, jak tam dzisiaj progres? Gicior. W sumie to gicior. W sensie, no, dzisiaj moim celem było wbicie zarządcy areny, a już mamy 120 level. I myślę, że jeszcze troszkę tutaj pociśniemy. No taki w sumie standard na moich serwerach, na który gram tryhard, nie? Ja tak zazwyczaj dobijałem 130 około. Oczywiście z wyjątkiem EU5, no bo tam polecieliśmy mocniej. Dobra, powiedzmy, że tak. I teraz klikamy. Pewnie mamy koło 5% teraz na nią. Ile dziś poszło około grzybów? 3000 do tej pory. Dobra, mamy to. Mamy to i teraz mamy twierdzę posępnego czerepu. Paseczek jakiś, który oplujemy. Możemy obejrzeć waleczkę. Krytyk, krytyk, krytyk. Zwykły i na koniec krytyk. I mamy 122 level i sprawdźmy twierdzę posępnego czerepu. Dopiero co się przebrali, dokładnie, 10%. Dopiero co się przebraliśmy, więc troszkę tej twierdzy nam jeszcze powinno paść. 124. 126. Mamy wieżę odblokowaną, pięknie. Bonus profesji to jest rekompensata za to, że na przykład taki berserk albo paladyn mają broń wojownika, a nie mają tarczy. Więc bonus profesji rekompensuje im brak właśnie tej tarczy. Dobra, zamiast tak klikać na pałę, to może znowu trochę golda wydamy. Na czym polega ten bonus profesji? No przecież wytłumaczyłem przed chwilą. Ja nie wiem, widzowie. Co on daje w sensie? No statystyki. Po prostu rekompensuje brak tarczy. Są bronie, które są dwuręczne i takimi brońmi posługuje się mag i zwiadowca. I one dają dwa razy więcej statystyk niż broń wojownika. Przez to, że wojownik, w sensie, że zwiadowca i mag nie mieli tarczy, a wojownik ma tarczę, więc ma dodatkowy itemek. No ale tak to działało, jak były trzy podstawowe klasy postaci. Teraz jak doszło więcej klas postaci, no to na przykład taki berek też ma broń wojownika, też ta broń daje dwa razy mniej stat, nie ma tarczy, więc musi się posługiwać właśnie tym bonusem profesji, nie? Dobra, zobaczmy procenty na kolejnego. 4% na niego, no to jest dużo. Cyk, siedzi. Dobra, nocny troll.
siedzi, kurwa, jak szybko. Teraz mamy panterę. Pantera to jest zwiat. Cyk. Mamy to i mamy tornado odblokowane, widzowie. Jest jakiś paseczek, ale to nieważne. Mamy w ogóle już... W sumie to zamiast to wywalać, to ja powinienem zrobić tak po prostu. Żeby sobie zwolnić miejsce. A co ty robisz na telefonie, rybko? Jezus Maria, kochanie. Czujesz mi studio. Dobra, lecimy wieżę. W sensie wieżę, tornado. Co dzisiaj chciała wiedźma? Wisiory. Dobra, no w takie rzeczy to mogę w zasadzie dać pachołkom na razie. Ten buty ma. To buty sprzedamy. Jakieś rękawice mi poleciały. Plus 8 i pancerz na plus. No dobra, wymienię, bo why not. Pancerzyk się przyda. Tu masz to, że z Niemiec gościu ma 1 400 000 followów na Twitchu i 10k typa na streamach z Shakesa. No zakładam, że po prostu reklamuje tą grę. Jest to dość zrozumiałe. O, to można dać do kotła. Daje sporo. Gdzie sprawdzasz procenty? SF Tools. Kurwa, no teraz mamy Magusia. Okej, okay, on jeszcze padł. Kolejny maguś, dobra, też padł. Kurwa, jaka seria magów w ogóle, co jest? Okej, okay, 134 level. Tu mamy zwiadka. Zwiadek padł. Zwiadek Maciek chyba to był. Pabel, to jest song request. To ludzie dodają nutki na streamie i one lecą w tle po prostu. Daj staty, tak, tak, zaraz damy staty. Tu ataczki już porobię. Co my tu mamy? Mamy jakąś brońkę. Plus 20... O kurwa, plus 26 średnik znowu. Dobra, podmienię. To możemy wywalić wszystko. Prowadzę działalność Azra. A jakie koszty prowadzisz, ponosisz prowadząc takową działalność? A to weź sobie wpisz w internet, jakie się koszty ponosi mając działalność. Psychiczne. No co, no płacę podatek.
i płacę ZUS. W sumie najbardziej boli ZUS. Chyba, że ci chodzi o, nie wiem, jakieś koszty takie moje, nazwijmy to firmowe. Ale no, chyba nie. Chyba ci chodziło ogólnie. Tu mamy 800, 750. Czemu nie koszty odliczysz? Nie no kurwa, no już bez przesady. Dobra. Spróbujmy dalej polecieć. Nie no, jak zaczynasz prowadzić działalność, to tam te koszty nie są jakieś duże. Dlatego, że na początku masz jakiś tam pół roku mniejszy ZUS. Potem chyba kolejne półtorej roku też jakiś taki mniejszy niż normalny. Dopiero potem się zaczyna przejebanie dużo robić tego, nie? Głównie ZUS-u, no wiadomo. ZUS jest popierdolony. Ale no tak jak ci powiedziałem, Azra, ja się szczerze mówiąc na tym nie znam aż tak. Więc, no, bardziej ci pomoże internet, aniżeli ja. Dlatego ci tak odpowiedziałem, żebyś sobie w internet spojrzał, no bo tak jak mówię. No właśnie, ja też, ale z ciekawości pytam, bo mamy tego samego partnera. Ale jak tego samego partnera, bo nie rozumiem. Kurwa, ja wisiorki mogę oddawać. Nie zwróciłem uwagi, zagadujecie mnie, widzowie. A, że GeForce Kings? Okej. Dobra, lecimy więcej siłę. Raz gdzieś słyszałem, że tornado się robi dopiero na stopowaniu, że wcześniej nie ruszać, ale widzę, że ktoś głupoty gadał. Nie no, tornado tak do 486 to dobrze jest pocisnąć. I na 486 myślę, że przestać robić i już zrobić dopiero po stopowaniu. Dobra, no tu już jest ciężko generalnie, ale daliśmy bardzo dużo golda w statystyki. Mamy 5% na ludojada. Kurwa mać, no nie wytrzymam. Banet. Banet, widzowie. Dobra, strefa światła, ludojad. Na tego gagatka. Elevator możesz poklikać, to też prawda. Dobra, obejrzymy sobie. O kurwa, kaseryjka. Dobra, i rozumiem, że Maguś to jest blok na tyle, żebyśmy się musieli znowu przebrać. Tak mi się wydaje. 006, no właśnie. No nierejestrowana działalność to chyba nie możesz przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia, jak dobrze pamiętam. No tak, ale to zazwyczaj jest połowa minimalnego właśnie. Tak mi się wydaje. Czemu my nie możemy dalej elevatora pocisnąć? Przecież się w chuj wzmocniliśmy. A to jest kto? To jest Maguś. Dobra, no to elevatora. Pytanie o dropy 31. Elevatora niestety. Dobrze ci się wydaje? No, widzisz? No połowa minimalnego. No. Dokładnie połowa najniższej krajowej, no. Dobra, tornadko jeszcze nam padło.
No, 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 dokładnie. Okej, okay, pierścionki już mamy założone. Siemanko Faren, witam. Mamy 138 level. Siemanko Zielono mi, witam również. No idzie jeszcze to tornadko, ale idzie bardzo powoli. Zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców podatnik nie musi rejestrować swojej działalności, jeśli miesięcznie osiąga z niej przychody niższe niż 75% płacy minimalnej. A, czyli 3 czwarte, tak? Minimalnego. Dobra, no już bardzo ciężko to idzie. Paseczek możemy zostawić, to możemy sprzedać, okej. No to co widzowie, jeszcze jakieś przebieranko? Chyba już ostatnie na dzisiaj. Tak mi się wydaje. Ale zrobimy takie konkretne. To chyba coś nowego? No jak ja się tym interesowałem bardziej, to właśnie była połowa. Kurwa, tu dużo pancerza na minus, to bez sensu. Możemy wymienić, why not? No nam jest potrzebny pancerz, zwłaszcza na tą twierdzę, bo tam jest dużo wojowników. Także nie możemy sobie pozwolić, żeby go tracić. Co ja wymieniłem? Na razie tylko rękawice i pasek, tak? Pizdunia. Że tak powiem. Logika, majtki mają większy pancerz niż zbroja. No, no widzisz. To jest shakes and fidget. Tutaj nie ma co szukać logiki. O! Kurwa, no fajna. W sensie górny mniejszy, ale plus 10 weźmiemy. Ta z boczkami nam już się nie przyda bardzo na wojowników zwłaszcza. Jest klata. To możemy wziąć tylko, żeby do klasera dostać plus 1, dokładnie. Okej, czyli nam jeszcze są potrzebne buty i... hełmik. Majtki chronią klejnoty. Buty są, ślicznie. Czyli jeszcze hełmik. Limit przychodów dla działalności nieewidencjonowanej w 2024 roku zmieni się dwa razy. Od stycznia do czerwca 2024 roku wynosi 3181,50 zł, a od lipca 3225 zł. No tak, no ale to z racji tego, że się po prostu minimalna zmienia, nie? W sensie minimalna wzrasta. Kurwa, dwa hełmy na wszystkie staty. O Jezu, jaka dobra broń. Nie no, biorę ją kurwa, z takim rozrzutem. Średnie co prawda te same, ale no rozrzut zajebisty. Dobra, może polecimy do gabinetu magii, żeby znaleźć te itemki. No to już powiem wam tak, znaleźć ostatni item. No to jest bardzo ciężka, w naszym przypadku jest to właśnie hełm. No ten hełm by nam dał 22 staty na plus. Większy Lukaniu. Rozrzucik lepszy, większy zdecydowanie. Dobra, jeszcze wisior. Nam jest potrzebny. Ale w gabinecie magii się jakoś kurwa łatwiej tych itemów szuka. Jakoś tak szybciej się to wydaje.
No. A już golda nie mam. O kurwica. A teraz może kliknę elevator? Sianko Tonton, witam. Coś tam klikłem. Tornadko może jakieś? Dobra, na razie starczy. Wisior kupujemy. Odzyskujemy klejnocik, cyk. No i co, i czy ja chcę jeszcze tej czapy poszukać? Możemy troszkę poszukać, ale... Ale no ciężko będzie znaleźć czapę na 3 staty i żeby jeszcze kurwa pancerz dawała na plus. No tu minus 800 pancerza, ja pierdolę. Tak, na magu zdecydowanie duży rozrzut, no, to prawda. Jezu, jaki jest w ogóle dzisiaj spokojny czat, kurwa. Nie ma dropów i praktycznie w ogóle nie ma bydła. O proszę, no ale pancerza 600 na minus. Ale dobra już, chuj. Mamy 25%. Już i tak końcóweczkę ogrywamy. Dobra, sprawdźmy procenty. 2,5% mamy na tego magusia. A tornadkę jeszcze jakieś zrobimy? Teraz mamy zwiada, no tego zwiada powinniśmy zrobić, dokładnie. O kurwa, tu nam jeszcze to tornadko poszło. Bo jutro arbajd, więc nic nie doją. Jakie śmieszne określenie. Dobra, no tego już będzie ciężko ubić. Tak mi się wydaje. W elevatorku już ciężko będzie coś kliknąć. Więcej. Dobra, no to idziemy do tego, do bagiennego Dragora. Dwa i pół procenta przypominam, w sumie jeszcze mamy trochę golda, golda możemy już wydać. Sianko Foduk. Ja nowy? Siema nowy. Czy są dropy? Nie no kurwa. Tylko nie to. Dobra, niech będzie tak. No padnij, żeż kurwa. Witam Ploklon. Murgo, nic nie daje, no to jest gra. Po prostu robisz to for fun. Jeżeli masz ochotę, to kupujesz sobie grzybki. Albo i nie kupujesz, tylko grasz free to play bez wydawania pieniędzy. I... No jakby... Tyle, nie? Daje ci to frajdę. Można to traktować jako hobby, no nie wiem. Ale nie robisz tego dla jakiegoś zysku, powiedzmy. Na ten miesiąc lista kodu twórcy zamknięta? Zielix nie! W sensie w piątek rozstrzygnęliśmy giveaway na luty i teraz już ludzie idą do giveawaya na marzec. Pewnie jakoś w połowie marca będzie kolejny giveaway. Dobra, obejrzyjmy tą waleczkę. Wbiliśmy 141 level. No nie, po pierwsze sprzedaż kont jest zakazana w Shakesie. To pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że nie zwraca się po prostu, nawet jeśli, to co włożysz w konto z tym, co mógłbyś z niego wyciągnąć. No i bardzo praktycznie zawsze takie konta są banowane, więc tym bardziej. Jeżeli poszedł w grę jakiś handel czy coś, to prędzej czy później takie konto wyłapuje bana. Dobra, tu nam szybko ładnie padł, lecimy dalej.
To nam też ładnie padło. Czy będzie kiedyś long term druid? Na EU15 raczej będzie long term druid. To jest ostatnia klasa postaci, która nam została do ogrania. Cyk. Dobra, i mamy bossa. Na tą chwilę ostatnio, dokładnie, bo może w międzyczasie wyjdzie jakaś nowa klasa postaci. No kurwa, my się tak dobrze przebraliśmy przed chwilą, że ten boss to nam jeszcze powinien paść. Dokładnie, mamy to. 147 level i cyrk grozy odblokowany. W ogóle nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, ale na tym berserku wbijamy nasz top 2 level po 3 dniach niż kiedykolwiek na jakim serwerze. Zazwyczaj to były okolice 130 levela. Oczywiście EU5 wyjątek, na EU5 to był 210. Ale tutaj też całkiem nieźle nam idzie. Nie, nie mam tyle grzybków, żeby lecieć po 200. I też nie chcę tutaj tyle wydawać. EU5 było raczej jedyne w swoim rodzaju. Turo już 300? Nie, no nie da się wbić 300 po pierwszych 3 dniach raczej. Dobra, mamy 1% na ten cyrk grozy. Jakbyśmy jeszcze znaleźli może jakąś brońkę. Chociaż wątpię, no jest na to mała szansa. No, no ta czapka akurat całkiem spoko. I dużo pancerza na plus. Kurwa, no dużo broni nam leciało wcześniej, nie? Dobra, powiedzmy, że porolujemy tak jeszcze ze 100 grzybków. Bo to już jest końcóweczka, żebyśmy mieli jasność. Pierdolę, w czepku urodzony. Dobra, zobaczmy, czy nam jeszcze padnie tornadka trochę. Myślę, że spokojnie kupowanie 600 grzybów miesięcznie ploklon, czyli pakiet za 100. Na promocji oczywiście 20%, bo wtedy tam wychodzi 600 zamiast 500. Starczy ci na grę eko na luzaku. Dobra, to nam jeszcze padło. Ale to tornado to już jest, no ciężko, ciężko. Ani nam to nie da jakoś nie wiadomo ile expa i też bardzo powoli pada. I tu mamy magusiów, więc... Dobra, kolejny void, to już raczej będzie blok. Paseczek sobie zostawimy. To cyk, mamy trochę golda. Goldzika sobie wydamy. Może trochę w boczki do 700. Najlepiej kupować co pół roku 3-600 grzyba? No tak, no wiadomo, że najbardziej się opłaca zawsze ten największy pakiet. Ale no zazwyczaj jest tak, że jak się ma więcej grzyba, to się jest bardziej rozrzutnym. Więc... No to zależy od danej osoby. Dobra, po wymianie tej broni... Zobaczmy, jakie mamy procenty. Był 1%. Chciałbym dobić ten 150, nie ukrywam, żeby tak ładnie to zamknąć. 2,5% mamy na niego. Kurwa, no to nie jest mało. Sianko Damlo. Jest, siedzi. Siedzi 150. Pięknie. O kurwa, na następnego mamy 3,5%. No to jest zwiat, tu nie ma co się dziwić, zobaczcie. Kurwa, ale by tu poleciał człowiek po 200. Ale szkoda mi siana. Szkoda mi siana, widzowie.
Teraz mamy 0,74 na kolejnego. Nie, widzowie, nie ma co szaleć. Ja i tak tu zakładałem, żeby dzisiaj wbić 105, a wbiłem prawie 50 leveli więcej, więc... I tak poszło lepiej niż myślałem. Może tak. Nie pierdol. Nie bejtujcie, nie bejtujcie. Ja już to przerabiałem. Dobra, wydamy jeszcze na tego ze 100 grzybków, powiedzmy. Albo ze 150. Trzy koła. Nie bejtujcie, bo ja was dobrze znam. Wy tacy zawsze jesteście. Żeby podbejtować trochę. Nie, szkoda mi jest siana. Ja mam teraz inne wydatki, ważniejsze. I tak na EU10 sporo wydałem z własnej kieszeni, że tak powiem. Siemanko, ale gildia poleciała ładnie. Ja mam swoją życiówkę 105, arena odblokowana, nick Venom w gildii. No to zajebiście, Tateusz. A rękę wbić w trzeci dzień serwera? Bardzo dobry... O, jeszcze siadło. Gnoje. Bejtują na klikanie. Ale jak to tak... Jak powiedzmy, nie ma się tego celu, salto za 800, nie zrobię salta, nie umiem. Jak się nie ma, powiedzmy, tego celu, żeby właśnie wbić ten 200, tylko tak już się klika na luzie, bo nie masz żadnego konkretnego celu po prostu, To tak na spontanie siadają te lochy. Bez żadnej spinki. 0,20. mamy już na kolejnego. To już bez sensu go klikać. Ogólnie nastawiałem się na setny. Budżet był 2 razy 3600. Plus pakiety podstawowe i siadła, zostało z 1500 grzyba. No to dobry wynik, to bardzo dobry wynik. No ja wydałem... Na ten 155 lew, a to może dobra, takie podsumowanko to wam zrobię, jak już wszystko klikniemy. Dobra, my potrzebujemy jeszcze puszczę zarośląską, jak dobrze pamiętam. Łowca demonów zdecydowanie najmniej żera grzybów teraz. O, i mamy klucz do kibla, dobra, zajebiście. I można od razu wrzucić coś, mamy pasek dla zwiadowcy. Możemy go ubrać. Kurwa, no ale że nam nie poleci ten. Ostatnie piwko, widzowie. Jest, puszcza zarośląska. Kurwica, już się bałem. Karmimy zębika i od razu możemy machnąć środowisko. Dobra, no i powinno nam skoczyć osiągnięcie. O, dokładnie, wypas pupili. O, się cieszysz. Tylko scena ta rozłożona na to. A nie, nie. Tu nie możemy jeszcze, bo nie mamy lustra. Głodna się zrobiłaś? Elevatorka już raczej dalej nie pociśniemy. Jesteśmy top 5 w gildii. Tu w ogóle 200 levele mają jednego dalej, więc no tu już się chyba zaczyna blog jakiś większy. Teraz tak, czy ja dobiję level jeszcze z czegoś? Może jakimś tornadkiem? Dobra, level dobity. W
czwarte miejsce raczej pewne mamy w Elevatorze, no, no i chyba w ogóle jesteśmy top 4 gildią na serwerze, więc jak na taki mocny serwer, a gildia tak naprawdę w 100% Polska, też jest bardzo dobry wynik. No jedna osoba jest chyba nie z Polski. London jest, co nie widzę. No. Dobra, gicior. Szkół rycerzy w twierdzy? Spokojnie, szkolą się cały czas. Gicior. Myślisz, że będą rekordy? Ja się tak w tym nie orientuję. No póki co jest dużo 200 leveli na tym serwerze, nawet bardzo dużo. Ale no rekordy to dopiero jakiś 300. Więc no. Zobaczymy. Na pewno będą, bo ludzie po awatar cisną. Dobra. Teraz tak, o, w ogóle mamy kosteczki. Jak my stoimy z córkami? Zakręcimy kółkiem. Kurwa, ile golda. Klaser sobie jeszcze wymaksuj. Wiesz co? Myślę, że jutro to zrobię na streamku. Jutro przed klikaniem maweczki tu na EU10 jeszcze będę klaserek dociskał. A, mi w ogóle drewno nie poleciało z kółka. Ja pierdolę. Odebrałeś. Odebrałem? A, to z automatu to zrobiłem w takim razie. No to za mało, bo myślałem, że twierdzę 9 postawimy jeszcze. Farm ludzi ochronka schodzi? Tak, tak, wiem, no. Cały czas to robię, tylko na razie nie mam rycerzy. Dobra, co my tu jeszcze mamy do zrobienia? A, już wszystko zrobiłem na dzisiaj. Jak stoimy z... A, tu mamy wszystko nakarmione, to też nas nie interesuje. Tu sobie dobijamy do 50, lecimy kolejnego. Dobra, widzowie, tyle, tyle na dzisiaj. Jeżeli chodzi o EU10 oczywiście, bo jeszcze sobie ogarniemy pozostałe konta. W miarę na szybko. Goldzika wydamy, tak, tak. O, dobijemy w ogóle 1000 podstawy w siły. Wyciągnięcie z pupilami? Sprawdź procenty. Bez kitu, ja już dawno nie jarałem. Tak się skupiłem na klikaniu, że... Czy dzisiaj streamek do północy? Nie, nie. Dzisiaj nie ma dropów. Poza tym już męczące takie streamowanie po 8-10 godzin. Dzisiaj krótszy, myślę, że jakoś do 20, maksymalnie do 21. Ostatnio dużo mieliście kontentu na Twitchu, nie oszukujmy się. Dobra, tu możemy dobić 750. Nie, nie, nie będę streamował przecież po 10 godzin dziennie. Kurewki jebane. Zaraz. Nie będę ciągnął lachy Maćkowi. Nie pisz tak do mnie. Kurwa. Moje życie od 2 dni polega na tym, że streamuję 8 albo 10 godzin, tak jak wczoraj. Idę spać, wstaję rano, montuję wam odcinek, wrzucam odcinek i za chwilę znowu odpalam streama. To źle? Nie no, w sumie to nie tak źle, nie narzekam, ale... No przyda się jakiś kurwa wolny wieczór jeden, co? I zarabiasz w ciul? Ta, w ciul zarabiam, pewnie. Miliony kurwa kosze na tym. Ale kurwy. Co daje twój kod na tym home syfygame? Jak go wpisujesz, to ja dostaję 5% z tej kwoty, którą zapłacisz za grzybki, bądź też pakiet jakiś, bądź klepsydry, no co tam jest.
No i grzybki na tej stronce są tańsze o 20% niż na aplikacjach mobilnych i na Steamie. Sprawdzam postacie tylko za punkty kanału, bądź jak ktoś ma subika, jak coś. Dobra, mówicie, żeby jeszcze procenty sprawdzić po tym wydaniu Golda w staty. Ale ja nie gram, tak powiedzmy, na tryhardzie co nowy serwer. Ja gram na okrągłych serwerach tylko. 0,70, no było 0,20. No ale to też nie są jakieś wybitne procenty, żeby to klikać. Czekajcie, bo my jeszcze w ogóle, ja już tą wartę nastawiłem. Ale my jeszcze portal możemy machnąć. Ej kurwa, dużo tego portalu zrobiliśmy. Jak na to, że to jest pierwszy. Tu w gildii możemy portal zrobić. Ja zapominam, że jak ja niektóre rzeczy odblokowałem po czasie, to ich nie ma u goblina, wiecie? Ale chyba wszystko, chyba tyle. Dobra. W sumie to zamiast na 2 godziny, to tu już damy do 23. No i okej. I teraz farmienie surek. Tak naprawdę mamy jakaś twierdza obrona już? Nie mamy, bo ja mam jeszcze ochronkę przecież, dobra. Teraz farmienie surek na tym serwerze. Mamy 156 level, więc naprawdę poszło nam całkiem nieźle. Nie liczyłem, że aż taki duży level wbije. Jakoś to w ogóle miękko dzisiaj szło. Ile wydałem grzyba, bez kitu? Trzynaście koła grzyba na 156 level w 3 dni. Czy to dużo? Tak. Na pewno dałoby się to zrobić taniej, ale ja wydaję grzyby jak idiota, więc do tego już się powinniście przyzwyczaić. Mi wyszło 13600 grzybków do 212 poziomu Mr. Necro? Kurwa. To bardzo dobry wynik, Iwo. To nie wiem, z czego to wynika. A bez kitu, ja też zapomniałem, że tutaj jest Helevator, nie? Ten Helevator naprawdę dużo daje. W early game. Jakiś gold z tego Helevatora i inne rzeczy. To naprawdę dużo daje. Dlatego tu się też o wiele łatwiej puszuje, niż na przykład jak ja puszowałem zwiadowcom na EU5. No może nie o wiele łatwiej, już też nie będę przesadzał. Ale no po prostu łatwiej, nie? Kurwa, jeszcze golda wydałem na rola, bo się zajebałem w akcji. Okej, duży na siłę możemy wrzucić. Dobra. No, więc tak to wygląda. Ja osobiście jestem z siebie zadowolony. Fajny progresik jak na pierwsze 3 dni. Mamy oczywiście topeczkę. Turor cały czas dominuje. Natomiast w tej topce już na ten moment się za wiele nie zmienia. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie koło północy wyglądało. No w sumie wszystko zobaczymy koło północy, bo na razie jest jeszcze prawie 6 godzin do końca, więc nie ma co tutaj się rozwodzić. No my mamy top 55. No i to jest takie obiektywne, bo tu widzę, że wyżej to już są 160, 170 levele. No Turor być może jeszcze w ogóle dzisiaj nie cisnął, albo już ma ciężko, żeby dalej pocisnąć. W co wątpię, bo fake Koka na bardzie chyba wbił 240 jakoś po pierwszych 3 dniach. Turor nie klikał, no właśnie. No, także teraz skupiamy się na tym, żeby jak najszybciej zdobyć podziemia.